друзья, всем привет! Przyszedł czas na obiecany odcineczek, w którym spróbujemy za pomocą tego reduktora gazowego firmy czeskiej Mywa, przystosowanego do kartuszy 716 cala, zasilić kartuszem gazowym ten piecyk. Ten piecyk, czyli gazowy ogrzewacz przepływowy wody made in China. Ten piecyk zasilany jest gazem LPG, gazem propan-butan. I spróbujemy, czy da się ten piecyk uruchomić z kartusza gazowego. Piecyk w tej chwili zasilam z butli gazowej Gasbank, czy RV Bottle. Pokazywałem już ją wielokrotnie. Natomiast w tej chwili spróbujemy zasilić z tego kartusza. Po co to robię? Z czystej ciekawości tak naprawdę. Szukałem kiedyś na ten temat informacji, bo chciałem ten oto piecyk. Chciałem mieć ciepłą wodę w mniejszym aucie, przed tym wince, w T4, którym jeździłem. Tam jest mało miejsca, sam piecyk jest spory. Są mniejsze wersje 6-litrowe i chciałem tą 6-litrową wersję tam sobie zamocować, żeby mieć zewnętrzny prysznic, ale mieć ciepłą wodę. No mówię, szukając informacji, nigdzie, kompletnie nigdzie nie znalazłem, czy da się to zrobić właśnie z kartusza gazowego. Ten reduktor trafiłem na Oliksie za 10 zł plus 5 zł była wysyłka. Normalnie kosztuje pewnie około 400 czy nawet 50 zł plus jakieś tam koszty wysyłki, co w sumie, no jeżeli to się sprawdzi, to nie jest aż taką straszną kwotą. Dodatkowo trzeba dokupić, to już było w zestawie, które ja kupiłem, ale trzeba dokupić sobie taki kruciec z tego gwintu, który tu jest na wyjście. Nie wiem, czy to jest ostrość, na wyjście do przewodu gazowego. Dodatkowo potrzebny jest oczywiście przewód gazowy, potrzebne są opaski też mam takie typowe do gazu, one są pomarańczowe, no i kartusz gazowy i piecyk. Także, co zrobimy? Odepnę ten przewód, zdejmę, założę ten przewód z tym reduktorem i spróbuję uruchomić piec. Zobaczymy, co z tego będzie. No, mam nadzieję, że nie wylecę w powietrze. No i reduktor jest podłączony. Trochę się namordowałem ze zdjęciem tego przewodu. Było dobrze podłączone. W każdym razie mamy podłączone. Teraz podpinam kartusz. No i próbujemy, co się wydarzy. Mamy podłączone. Odkręcam zawór. Na razie nic się nie dzieje, to całe szczęście. Tutaj już sobie sprawdziłem szczelność. Nigdzie gaz nie ucieka. No to tyle. To co, włączam wodę. Włączam, bo włącznik, tak? Poprawiacie mnie cały czas. I sprawdzamy. Działa. Ale jaja, to działa. To grzeje. Ale jajca. Dobra, szkoda wody. Słuchajcie. To działa. I to jestem bardzo zaskoczony. Jeszcze spróbujemy teraz z kartusza 227 gram odpalić ten piecyk za pomocą przejścióweczki z tego gwintu 716. Tu mam przejściówkę z 716, czyli tego typu gwintu, na tak zwany dezodorancik. Wkręcam ją w nasz reduktor. Podłączona do reduktora i podłączamy butlę, czyli kartusz. Kartusz na miejscu. Także, no co, no próbujemy podobnie, tak? Tu akurat mam propan butan w tym kartuszu, bo to jest kartusz już uzupełniany wielokrotnie. Także tu jest propan butan fabrycznie w tych kartuszach, jest sam butan. Natomiast no tutaj odpalamy na propan butanie. No i co? Testujemy. I też działa. Szanowni Państwo, to naprawdę działa. Woda jest gorąca. Piecyk działa. Płomień jest. Nie widać więcej, ale jak widzicie, to działa bez najmniejszego problemu. Tak więc krótkie podsumowanie. Reduktor jest to firmy
Mewa czeskiej produkcji, reduktor 29 mBarów. Ja mam w tej chwili na butli 37 mBarów, czyli różnica jakieś 8 mBarów, myślę, że pomijalna. W każdym razie to jest 29 mBar. Reduktor, tak jak powiedziałem, kupiony na Elixie za 10 zł z tym króćcem do węża. No wiadomo, kawałek węża jest też potrzebny. Dwie opaseczki, ot i tyle. Normalnie cena jest około 50-60 zł, może 40 parę, nie pamiętam szczerze dokładnie. W każdym razie, no jak widać, to działa, kurczę. I z tego się bardzo cieszę, choć pewnie w tej chwili dla mnie to jest mało użyteczne, ale być może dla wielu z Was będzie to pomocne, bo pozwala to zasilić, mieć ciepłą wodę bez posiadania dużej butli gazowej, czyli oszczędność wagi, na pewno nie pieniędzy, bo kartusze są droższe, ale też tutaj wkleję całą playlistę do filmów z napełnianiem tego typu kartuszy. Jak widać, działa i z takich kartuszy, i z kartuszy z gwintem 7,16 cala. Działa bez problemu, grzeje wodę, pracuje normalnie, nie strzela ogniem, nic się nie dzieje, odpala ten piecyk. Tyle, no uważam, że całkiem fajna sprawa dla osób, które nie mają miejsca na dużą butlę, jeżdżą jakimiś wyprawówkami, jakimiś terenówkami gdzieś tam w odstępy, a chcą mieć ciepłą wodę. Tak jak mówię, ten mój piecyk jest 8-litrowy, też już na jego temat nakręcałem film, długo wkleję. Ten mój piecyk jest 8L, takie ma oznaczenie, czyli ta wężownica chyba ma pojemność 8 litrów wody, tudzież jak inni twierdzą, może podgrzać 8 litrów wody w ciągu minuty. Nie wiem, nie wnikam. 8-litrowy mój jest. Są mniejsze, 6-litrowe, bardziej kompaktowe. One różnią się tym, że mają tutaj odkryte palenisko. Nie tak jak tutaj jest ten taki niby pseudokomin, na który to teoretycznie można sobie założyć rurę i wypchnąć spaliny, ale po prostu jest taki deflektor na tym. O, cała różnica, no i ta pojemność 6 litrów. W każdym razie w jakiejś tam wyprawówce, w jakiejś tam terenóweczce, małym kamperze, tak jak ja miałem, typu Inka czy tym podobne, gdzie chce się mieć prysznic na zewnątrz, wiadomo, bo... Ale też i w środku, co stoi na przeszkodzie? Nic. W każdym razie, chcąc mieć prysznic w małym aucie, chcąc mieć ciepłą wodę, przepraszam za te hałasy w tle, jakieś debile motorami po plaży w Oslo jeżdżą. W każdym razie, chcąc mieć ciepłą wodę, nie trzeba mieć dużej butli, nie trzeba tachać dużej butli. Jakie jest tego zużycie? No ciężko powiedzieć, ale to też się używa bardzo sporadycznie, bardzo krótkim czasie, bo to kąpiel to trwa przeważnie maksymalnie 3-4 minuty, tak, bo więcej wody tak czy siak nie ma. A dzięki temu rozwiązaniu, mega kompaktowemu, można mieć tą ciepłą wodę bez posiadania dużej butli gazowej. O tyle. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to proszę o komentarz. O i tyle. Paka, drodzy. Paka.